Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy kolegium redakcyjne, bo moimi gośćmi są dzisiaj Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry, Marzena. Dzień dobry. Oraz Marcin Fiołek, wydawca, dziennikarz, reporter również portalu w polityce.pl i Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu w polityce.pl. Witamy Cię, Wojciech. Kochani, bardzo ciężki tydzień. Bardzo ciężki tydzień, kolejny bardzo ciężki tydzień pracy dziennikarskiej, naszych dziennikarzy, dziennikarzy innych redakcji. To rzeczywiście taki tydzień, w którym wszyscy naprawdę byli mocno, mocno zabiegani. Ale zapytajmy o tych, którzy nam tę bieganinę zafundowali. No chociażby nowy minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz i jego ostatnia, no jednak dosyć duża obecność tak w mediach polskich, zagranicznych, również na arenie międzynarodowej. Marzeno, ty jesteś też bardzo wyczulona na kwestię tego polskiego imienia za granicą, tej polskiej reprezentacji za granicą, tych kwestii, które są tak przecież dla nas wszystkich istotne. Jak oceniasz te pierwsze, można powiedzieć, tygodnie, bo to są tak naprawdę tygodnie, nie miesiące pracy ministra Czaputowicza? No to są specyficzne bardzo tygodnie, no bo mamy do czynienia z takim dosyć poważnym kryzysem dyplomatycznym, który tutaj to nie wywołał go pan minister Czaputowicz, tylko wywołała go strona izraelska, która uzurpuje sobie prawo do ingerowania w polskie prawodawstwo, bo to polski parlament przyjął ustawę o IPN, nowelizację ustawy o IPN, która posiada w swojej strukturze zapis o walki o dobre imię Polski i zapis o tym, że pomawianie nas niezgodne z prawdą jako naród będzie mogło być karane. No, zapis jak najbardziej oczywisty. Niestety nie podoba się stronie żydowskiej. Narosło wokół tego masa manipulacji, nieprawd i takiej propagandy antypolskiej. Niestety uczestniczą w tym nie tylko przedstawiciele rządu izraelskiego, a nie tylko społeczności żydowskich różnych, nie wszystkich jednomyślnie, ale niektórych, ale także polscy dziennikarze, polskie media. I sprawa urosła do rangi nie wiadomo jak bardzo rozdmuchanej. W tym wszystkim obecność pana Czaputowicza oceniam dosyć w taki sposób niewystarczający, bo tutaj rzeczywiście dzieje się wiele rzeczy naraz, bo toczy się w Komisji Europejskiej sprawa praworządności Polski. To dotyczy innych ustaw dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. I rozmowy pan Czaputowicz prowadzi chociażby z Timmermansem w tej sprawie. No a równolegle nałożył się inny poważny problem. Więc dyplomatycznie to jest duży kryzys. Natomiast wczoraj, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym, myślę, wydarzeniem, jak chociażby wręcz zaatakowanie ambasady Rzeczpospolitej w Tel Awiwie. Wtargnięcie grupy Żydów, przedstawianych jako ocalałych z zagłady. Tak przedstawianych, ile w tym prawdy nie wiemy, bo należałoby to sprawdzić. Inne media mówiły, że z kolei wyrzuconych w 1968 roku. I tak zaczynam się gubić w tej narracji, o co tak naprawdę chodzi. Może o to chodzi, żeby nie wiadomo było, o co chodzi. Nie wiadomo było, o co chodzi, ale widać, że te działania są jakoś zsynchronizowane, bo przecież w tym samym czasie był proces przed ambasadą w Rzymie. Natomiast w tak trudnej sytuacji na konferencji prasowej pytany jest pan minister Czaputowicz o ten kryzys i on zatrzymuje się na takim ogólnym poziomie, mówiąc, że no rzeczywiście jakieś tam antysemickie oskarżenia padają pod adresem Polski w sposób nieprawny, ale nie wie nawet, co się zdarzyło pod ambasadą Izraela, Rzeczpospolitej w Izraelu. Więc no, to są takie dosyć wpadki drażniące. Może to jest za dużo. Będę adwokatem diabła na moment. Może za dużo ma na głowie, mówiąc bardzo kolokwialnie. Jest tego za dużo, to prawda. Rzeczywiście jest to trudny moment, bo mamy wiele różnych rzeczy na różnych płaszczyznach i to jest też w interesie innych krajów Unii i nie tylko. Zanim spytam Marcina, uderzyła mnie jedna kwestia dzisiaj, rozmawiając z Patrykiem Jakim, tutaj kilka minut po 10:00, on mówił, że oni przygotowywali te wszystkie założenia do tej ustawy trochę grzecznościowo i trochę grzecznościowo przejęli również dla siebie część rozmów, no oczywiście ze stroną żydowską, po części amerykańską. Taką rzecz, zanim przejdziemy jeszcze do innej kwestii dotyczącej polskiej polityki zagranicznej, nie macie takiego wrażenia, że po części Ministerstwo Sprawiedliwości zostało trochę samo
z tym problemem. Marcinie, jak sądzisz? Zostało trochę samo, może dlatego, że jak wszyscy wiemy, porażka ma wielu ojców, przepraszam, sukces ma wielu ojców, porażka żadnego. Mm-hmm. I tutaj no może trudno mówić o porażce, ale przynajmniej o kryzysie. I kto, jeśli miałby ktoś uderzyć w piersi za wszczęcie tego kryzysu, to nikogo nie będzie, tak nikt nie powie. A że ministerstwo przygotowywało tę ustawę, no to bardzo łatwo powiedzieć, że jest odpowiedzialne i winne wszelkim zaniedbaniom. No ale portal pokazał agendę rozmów ze stroną Izraelską, nasz portal w polityce. Dlatego łapię drugi oddech. I na tym drugim oddechu powiem, że o ile łatwo jest wskazać się odpowiedzialnych bezpośrednich, no bo przecież oni stali za tym zapisami kolejnych projektów, no to przecież to jest tak, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie działa w jakiejś próżni politycznej, że niezależnie albo wbrew MSZ-owi, wbrew KPRM-owi, wbrew Pałacowi Prezydenckiemu. Oczywiście. To jest pytanie, mam wrażenie, że mimo wszystko powinniśmy zadać pytanie o to, jak synchronizuje się praca niektórych instytucji państwowych, urzędów i właśnie ministerstw, bo wydaje mi się, że można było, może nie wiem, czy udałoby się uniknąć konfliktu i awantury wokół tej ustawy, bo wydaje mi się, że nie, że to chodzi o coś innego, o czym za chwilę, ale może udałoby się na tyle stworzyć takie mechanizmy, takie narzędzia, które byłoby łatwiej, którymi łatwiej byłoby wytrącić argumenty stronie przeciwnej. I mam wrażenie, że tutaj trochę mam pretensji do A myślisz, że gdyby nawet stworzono najlepsze, to już pytanie, przepraszam, do Marzeny jeszcze, nawet Marzeno, jak sądzisz, czy gdyby, nie wiem, przygotować to perfekcyjnie, nie wiem, z rozkładówkami w New York Timesie, The Economist, Jerusalem Post i nawet Harecu, to nie byłoby tej awantury? Myślę, że awantura byłaby zawsze, dlatego że ta ustawa jednak uderza w pewien ułożony układ narracji historycznej. I w naszą pedagogikę wstydu, prawda? Tak, oczywiście. Znaczy, jest pewna narracja o II wojnie, jest pewna narracja światowa, która nie uwzględnia Polski w kategorii bohatera, w kategorii kraju, który jednak najwięcej poświęcił i rzeczywiście poniósł ogromne straty. Dlatego, że wskazując na nas, przyjmując taką pozycję Polski, no trzeba byłoby mówić o konsekwencjach, mianowicie o tym, że przyczyną takiego zniszczenia Polski no są, jest napaść niemiecka, tak. Że tam należałoby w takim razie sprawę reparacji podnieść, odszkodowań wojennych i tak dalej. Z drugiej strony no słyszymy, że coraz większe są apetyty organizacji żydowskich na to, aby odzyskać mienie pożydowskie, które nie ma spadkobierców. Prawnie, nie ma spadkobierców, co więcej, no i to odzyskać je o takiej wartości, jaką oni posiadają w tej chwili, a przecież zostały ruiny po wojnie, które sami Polacy odbudowywali, więc nie za tym idą często też obciążone długami przedwojennymi, hipoteką, bo o tym też mówił dziś Patryk Jaki, prawda? Tak, tak, więc nie ma znaczenia, kiedy my byśmy podjęli ten temat, zawsze chyba taki histeryczny odzew by się pojawił, ale rzeczywiście, no trzeba myśleć o tym i dobrze, że wyciągamy wnioski z tej sytuacji, że musimy to polskie imię sławić bardzo szeroko na arenie międzynarodowej, bo robimy za mało. My może jesteśmy świadomi, chociaż jednak uszczuplenie programów historycznych też robi swoje i młode pokolenie jest trochę mniej świadome od nas, ale choć łaknie tej historii, to widać, to niezwykłe zainteresowanie właśnie tymi kwestiami historycznymi, wydawnictwami, stronami internetowymi, no, to żołnierzami wyklętymi, no tą historią Bogu, odkrytą. Tak? Dzięki Bogu, ale teraz widzimy, jakie są konsekwencje tego odzierania, osłabiania edukacji przez platformę, która była programowana przez lata. No właśnie po to, żebyśmy byli takim no, narodem podporządkowanym i nieświadomym. Zostając jeszcze przy tematyce tych kwestii międzynarodowych, ministra Czaputowicza, Marcin, tuż przed programem powiedziałeś bardzo ciekawą kwestię dotyczącą polskiej polityki zagranicznej, już nie w tej kwestii polsko-żydowskiej, ale obok niej, na którą no, nie wpadło wielu dziennikarzy i publicystów. Powiedz. Brzmiało to trochę mało, mam wrażenie, a warto się nad tym przynajmniej chwilę zastanowić, nad strategią przyjętą przez MSZ i, jak rozumiem, polski rząd w tej sprawie. Pan minister Czaputowicz wczoraj na konferencji wspólnie z premierem Belgii przystał na propozycję pana premiera belgijskiego w sprawie kontroli praworządności ze strony Komisji Europejskiej. O co chodzi? Chodzi o to, że Komisja Europejska propozycją właśnie pana premiera Belgii miałaby w takiej perspektywie co roku analizować czy sprawdzać praworządność wszystkich państw Unii Europejskiej, czyli nie tylko Polski wybranego przez urzędników, ale wszystkich krajów Unii. Miałoby to się odbywać jakieś tam na razie nie do sprecyzowanej procedurze czy trybie. I do tej pory polski rząd, jeszcze pod kierownictwem
kierownictwem Beaty Szydło, dyplomacja pod kierownictwem Witolda Waszczykowskiego nie zgadzały się na ten postulat, uważając, że to byłaby zwiększona, zbyt duża ingerencja w suwerenność danego państwa i otwierałoby niebezpieczne pole do niebezpiecznych precedensów. Tymczasem no pan minister Czaputowicz, jak rozumiem, widzi w tym nie zagrożenie, ale szansę. Szansę, jak rozumiem, na to, żeby Polska nie była jedynym państwem pod pręgierzem komisji, która sprawdza jakieś tam nasze ustawy czy zapisy, ale żeby wszystkich państw dotyczyło. A myślisz, że wszyscy będą tak samo traktowani jak nie mam Polska, do tego... Widzę tutaj, przepraszam, ale jednak mimo wszystko polityczną naiwność obecnego kierownictwa MSZ. Jeżeli myślą, że będziemy traktowani dokładnie tak samo jak Belgia, Niemcy, jeśli tak myślą, to rzeczywiście byłaby to naiwność, bo nie mam co do tego złudzeń, że reforma francuskiego wymiaru sprawiedliwości, do której dochodzi, rumuńskiego, do której dochodzi, czy innych jeszcze państw, gdzie obowiązują zapisy podobne do naszych, nie budzi, nie będzie pewnie budzić wątpliwości. Ale mam wrażenie, że tutaj będzie między nami spór. Ja nie zgadzam się, że to jest naiwność Czaputowicza, jeśli oczywiście on traktuje to jako furtkę do otwarcia gry. To znaczy, siądźmy przy stole i grajmy. Pokażmy wam wtedy przy stole. Ale od nowa? Może od nowa. Może wtedy siadamy przy stole z Niemcami, Francuzami, Hiszpanami, Holendrami i mówimy, dobrze, to sprawdźmy, skoro wszystkich kontrolujemy, to pokażmy, jaka ta praworządność wygląda w Niemczech i może się okazać za chwilę, że zapisy ustaw sądowych czy dotyczących wymiaru sprawiedliwości są bliźniacze albo bardzo, bardzo podobne. To jest dla Polski oczywiście zagrożenie, tutaj zgoda, bo źle rozegrana ta rozgrywka może się obrócić przeciwko nam, bo przecież powiedzą, sami się zgodziliście na te kontrole, to czego teraz macie pretensje, ale z drugiej strony jest to szansa na podjęcie pewnej gry, z której może wyjść no, ciekawy rezultat, chociaż tak jak podkreślam, nie musi. Kiedyś mieliśmy taką dobrą wolę i zaprosiliśmy Komisję Wenecką, żeby sprawdziła tutaj naszą praworządność i wydawało się, że to jest takie wyjście naprzód, że tutaj nie mamy nic do ukrycia, sprawdźcie. Ale wiadomo, że te struktury jednak, to nie chodzi o naszą praworządność i wszyscy to wiemy, bo gdyby o nią chodziło, to jest dobre rozwiązanie, ale tutaj chodzi o to, żeby znaleźć na nas takich z którego się nie wywiniemy. Ta sama Komisja Wenecka nie spotkała się na przykład z szefostwem Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o Trybunale Konstytucyjnym, nie spotkali się z Julią Przyłębską. Ale może to jest właśnie pole do dobrego otwarcia, żeby się spotkali. Bo pan minister Czaputowicz powiedział wczoraj, że Franz Timmermans dotrzymał zaproszenie do Polski, zresztą o którym za chwilę, Wojtek, będziesz komentował szerzej, bo widzę, co tam klikasz na naszym portalu. Natomiast zaproszenie dla Timmermansa nie dotyczy tylko spotkania z Czaputowiczem, Morawieckim, ale również panią prezes Julią Przyłębską. I to ciekawe, bo to pokazywało, że gdyby Timmermans, rozumiem, spotkał się z Przyłębską, może okaże się, może sam zobaczy na oczy, że to nie jest pani, która pożera wszystkich po kolei jak wilka, że to jest dobra prawnik, która potrafi obronić zapisy, które obowiązują w Polsce. I która w końcu zagoniła część sędziów do pracy, a nie do urlopowania się całymi miesiącami. Zostańmy jeszcze chwilę przy tym temacie, bo tu się akurat różnimy, mam takie wrażenie w tym gronie, że moim zdaniem ryzyko jest nieprawdopodobne. Jak sądzisz? Że już zaczęłaś o tym mówić, tylko zeszliśmy troszkę na dół. Ryzyko jest ogromne, dlatego trzeba tutaj jednak wypracowania kolejnych kroków. Trzeba mieć odpowiedź na różnego rodzaju zagrywki, które pewnie nastąpią. I rzeczywiście musiałby nastąpić taki wspólny front nie tylko MSZ-u, ale właśnie wszystkich instytucji, które się tutaj po drodze pojawią. Bo doświadczenie z zaproszeniem Komisji Weneckiej pokazało nam, że wystarczy na chwilę stracić czujność i oni tę dobrą naszą wolę przekują w taki bicz na nas. Nie? To ja się dorwę teraz do tego cytatu, o którym już mówił Marcin, że go klikam tutaj z upodobaniem i też poprosimy ciebie, Marzeno, też skomentowanie tego. Zostanie przy tym na moment. Minister spraw... To pisze pani Krystyna Pawłowicz u nas na portalu. Zapraszam. Minister spraw zagranicznych zaprosił Fransa Timmermansa do Polski, by spotkał się z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. A po co? On nikogo nie reprezentuje, tylko swą nienawiść do Polski, no i totalnych. No więc właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bardzo na co zwraca... Bardzo wypowiedź, jak to pani Krystyny, którą serdecznie tu pozdrawiamy zresztą, no ale zostajmy chwilę przy pani profesor Pawłowicz, pani poseł zwraca uwagę na to, że kolejny raz, skupmy się, ja widzę, że kolejny, ale skupmy się na tym jednym przypadku, podnosimy rangę instytucji, która tej rangi nie posiada. To znaczy pan Timmermans dostaje tutaj, zostaje
No, dajemy mu narzędzia, których sam z siebie nie ma, nie ma żadnego głosu decyzyjnego, wręcz zapraszamy go do tego, być może no, takie spotkania i takie dialogowanie jakoś tam mają sens, ale musimy to przygotować przede wszystkim. Natomiast to jest ten sam kazus, który popełniliśmy przy Komisji Weneckiej. Ona sama z siebie jest tylko ciałem doradczym, ona może opiniować, natomiast już sam fakt zaproszenia jej tutaj i mówienia, i wprowadzenia w cały ten dyskurs wokół zmiany polskiego prawa nadało im rangę ciała no, takiego doradczego, ale bardziej decyzyjnego. Mm-hmm. Czyli no, oddajemy więcej tutaj hołdu danej instytucji, niż ona mogłaby przyjąć, podnosząc jej rangę no tak. w całej dyskusji. No, ale moi drodzy, wiele mówiło się o tym, żeby grać na kilku fortepianach naraz, że oprócz tej mocnej, twardej postawy, którą mam wrażenie reprezentuje dalej Jarosław Kaczyński, czy duża część opinii publicznej, z panią Krystyną Pawłowicz również w ramach tej opinii, jest twarda. Może warto otworzyć ten kolejny fortepian i pokazać, mrugnąć okiem, pokazać, nie jesteśmy tacy źli do końca. Nawet jeśli to byłby czysty teatr. Czasem warto zagrać taką sztukę teatralną pod tytułem jesteśmy grzeczni i chcemy się ułożyć, nawet jeśli tak naprawdę mamy scyzoryk w kieszeni otwarty. Ale to jest główny sygnał chyba nowego rządu. No to my chyba to robimy od grudnia, prawda? To prawda. Czyli mrugamy okiem. I nie chcę oceniać tej polityki, ponieważ my po owocach ją poznamy, prawda? Więc tutaj ten taki bezrozumienie rozumny hejt na tę nową... Jak i zachwyt z drugiej strony budzi pewne moje wątpliwości. No ale dobrze, no to mrugamy tym okiem, tak? No to w porządku. Tymczasem tracimy wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mhm. Tymczasem mamy de facto otwartą wojnę po części z Izraelem, a widać, że Amerykanie stoją jednoznacznie moim zdaniem po stronie Żydów, co też jest w jakiś sposób zrozumiałe i daleki jestem od jakichś schematów. Kiedy te owoce? No. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, że stanowisko stracił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego za to, że... Pokłócił się w Polsce z inną europoseł. Tak. No bo... Czyli tak naprawdę został ukarany za to, że przekroczył jakieś dziwne wyznaczone zasady wolności słowa, poprawności politycznej. No, czyli instytucja, która mówi nam, że u nas w Polsce wprowadza się totalitaryzm i odmawia się wolności słowa, sama tak naprawdę wprowadza zamordyzm, karając tak bardzo wysoką stawką. A i Czarneckiego, pana Czarneckiego nikt przecież publicznie nie wysłuchał również w samym Parlamencie Europejskim, bo to też jest istotna kwestia, którą podnosił chociażby profesor Legutko również u nas w portalu. I to powinniśmy bardziej podnosić na arenie międzynarodowej, czy tam właśnie na scenie parlamentarnej europejskiej. To prawo europejskie jest tak, umówmy się, no powiedzmy szczerze, jak na kolegium redakcyjnym w końcu kolegium jest kolegium. To prawo europejskie jest tu interpretowane przez urzędników tak, jak im jest to wygodnie. Przecież dobrze wiemy, że procedura wszczęta przez Komisję Europejską przeciw Polsce również nie ma podstaw traktatowych. Były pomysły polskiej dyplomacji, żeby wytoczyć najcięższe działa i pójść z tym do Trybunału. Natomiast przeniesienie tej sprawy na Trybunał mogłoby spowodować, że znów no, po ewentualnym wyroku Trybunału, który byłby dla Polski niekorzystny, nie mielibyśmy już argumentów politycznych. Polska dyplomacja zdecydowała się na takie negocjacje, tak jak mówiliśmy tutaj. Pytałeś o to, kiedy można spodziewać się owoców. No, dla mnie takim owocem byłoby wstrzymanie procedury przeciw Polsce na forum Rady Unii Europejskiej, czyli ministrów do spraw europejskich. Tak. I mam wrażenie, że to jest cel do osiągnięcia. To znaczy, jeśli polska dyplomacja tutaj się wyłoży, będzie głosowała, a w tym głosowaniu nie zdobędziemy 7 głosów, czyli 6 plus Polski, no to wtedy pierwszy tutaj przyjdę i odszczekam to, że takie, tego typu historie jak mruganie okiem nie mają sensu. Rozumiem. Ważne, żeby oprócz mrugania okiem zachować taką twardość, jednoznaczność. Mhm. Czyli, że zapraszamy do dialogu, ale nie odpuszczamy naszych najważniejszych, najświętszych czyli spraw. Czyli bijemy pięścią w stół z urokiem osobistym. Dobre podsumowanie. Tak. Ale tak mi się to kojarzy. Kochani, dobrze, odeszliśmy troszeczkę od tego, co się dzieje w Polsce. Nie tylko w Polsce.pl, tylko i nie tylko w polityce.pl, ale w Polsce w naszym kraju. Widziałem takie zdjęcie, mówię to zdanie dzisiaj po raz drugi, nieprawdopodobnie uśmiechniętego Grzegorza Schetyny. Dawno go nie widziałem takiego uśmiechniętego. Widać, że kilkudniowy wyjazd na narty bardzo mu służy. Pamiętamy, w trakcie puczu również był na nartach w 2016 roku, ale do rzeczy. Ponieważ spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Wyglądał jak taki mały chłopczyk, który spotkał się ze świętym Mikołajem, a ten święty Mikołaj rzucił mu parę cukierków i czekoladkę. No i natychmiast jak wyszedł Grzegorz Schetyna z tego spotkania, to
zorganizował taką konferencję prasową dość kuriozalną, ale okej, niech będzie, na której powiedział, że tak, trzeba rozmawiać, że on pójdzie teraz do prezydenta i zasadniczo wszystko to załatwi, wszystko to posprząta. Budziła się opozycja i dlaczego jak zwykle tydzień po wszystkim? Marcinie, jak ty to oceniasz? Czy przede wszystkim to wilcze prawo opozycji, żeby szukać każdego możliwego sposobu do uderzenia w rząd? To prawda. I to dajmy Grzegorzowi Schetynie, to co Grzegorskie. Ale już sposób tego wykonania i to kuriozalne zdjęcie, o którym już pokazywało wyraźnie, że no, lider Platformy Obywatelskiej złapał Pana Boga za nogi tylko dlatego, że no, ambasador amerykański spotkał się z liderem największej partii opozycyjnej. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Znaczy ambasador spotyka się z mnóstwem osób, nie tylko z prawej, ale i z lewej strony. Zespół folklorystyczny z Zamościa widziałem jakiś czas temu Pana Myślę, że twarze przedstawicieli zespołu folklorystycznego z Zamościa były nieco bardziej poważne niż Grzegorza Schetyny. Na tym to niech potraktujemy za podsumowanie. Rzeczywiście opozycja nie ma pomysłu, dalej nie ma pomysłu na rozegranie sytuacji. Nawet ta ustawa o IPN, skoro tak dzisiaj mocno protestują, to gdzie byli w Sejmie wtedy? Wstrzymali się od głosu, nie było protestów, nie było jakichś... Gdyby wtedy Grzegorz Schetyna wyszedł, ostrzegamy, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, będzie konflikt z Izraelem, przecież z Ameryką. Wiceszef komisji. Tak. Były szef MSZ. I później wyszedł. Powiedział, a nie mówiliśmy, trzeba było nas słuchać. No to... Tak, złego słowa nawet ja bym nie powiedział. To prawda, ale Grzegorza Schetyny nie było podczas tej debaty. Wychodzenie dzisiaj, próba ustawiania się w roli jedynego sprawiedliwego, no to nie jest, wygląda poważnie. Marzena, jesteś naczelną portalu w polityce.pl, najlepszego portalu konserwatywnego nad Wisłą. Coraz, jak tak patrzę na portal, czy jak pracujemy w portalu, to naprawdę w ostatnich 2 tygodniach tej opozycji wiele nie było, prawda? No są kolejne jakieś obietnice, przebąkiwania. Teraz Platforma wyłania się jako taki nadęty wieloryb, który zamierza połknąć płotkę Nowoczesną. Tak, i rzeczywiście są takie próby wspólnego wystartowania w wyborach samorządowych. Dla jednych i drugich może to mieć jakieś znaczenie, ale tak naprawdę razem wiele nie ugrają. Oczywiście to połączenie sił wynika z zapatrzenia się w Zjednoczoną Prawicę, która sukces zawdzięcza temu, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o scalenia środowiska. Grzegorz Schetyna ma kompleks Kaczyńskiego. Od miesięcy to mówimy. Nieudolnie próbuje go naśladować. Niestety nie dość, że jest w fatalnej formie, to nie ma żadnych na to pomysłów, ani też jakiejś takiej orientacji. To, co mówi Marcin. No, przegapiają najważniejsze rzeczy dla siebie. Najważniejsze szanse, które mogliby mieć jako opozycja. Teraz to jest sprawa ustawy o IPN-ie, wcześniej to jest ustawa o aborcji. Całe mnóstwo wpadek, nikt tego nie kontroluje. Właściwie to są bezideowi ludzie. No chyba, że moi drodzy, Grzegorz Schetyna gra w grę obliczoną na więcej niż te wybory w 2019. Może on po prostu założył, że na dziś najważniejszym rywalem dla niego nie jest Jarosław Kaczyński, ale Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer i Komitet Obrony Demokracji. Zwróćcie uwagę, i Barbara Nowacka. Komitetu nie ma, tak naprawdę, umówmy się. Katarzyna Lubnauer zostaje, tak jak Marzena powiedziała, połknięta dzisiaj przez Schetynę i Platformę. Tak naprawdę za chwilę może się okazać, że Schetyna będzie oczywiście ułomnym i pełnym charyzmy politykiem, który będzie musiał jednoczyć tę opozycję, ale jednak wokół niego, wokół Platformy. Jeszcze pół roku temu, rok temu wydawało się, że to są przynajmniej partie równoprawne, a może tak naprawdę powinny pójść pod znakiem KOD-u. Dzisiaj to jest wiadomo już, że niemożliwe. Pytanie, czy Platforma i niecharyzmatyczny Grzegorz Schetyna będzie w stanie być jakimkolwiek liderem, który będzie miał cokolwiek jednoczyć, jak już zakończymy sprawę Amber Gold i, Gold i parę innych i zaczniemy wyciągać z tego konsekwencje prawne również. To po pierwsze. Po drugie, i KOD, i Nowoczesna to nie są byty naturalne. To są byty sztuczne, wykreowane, powołane. Medialne, dlatego zostaną one zastąpione przez inne i raczej ci, w których interesie będzie powołanie nowych bytów sprawnych i przyciągających elektorat, nie będzie w ich interesie postawienie na czele ich właśnie skompromitowanego Grzegorza Schetyny. Więc nawet jeżeli gra w taką grę wycinania konkurencji, to i tak nie ma po swojej stronie zbyt wielkich szans na to, żeby być tym dużym liderem. Ta kosa do wycinania Grzegorza Schetyny, ona oczywiście była, i tu się zgadzam z Marcinem, była dość ostra, bo ja jestem przekonany, że duży udział w upadku KOD-u to jest Grzegorz Schetyna. Czy problemy Nowoczesnej również, po części PSL-u, ale ta kosa się stępiła na tyle, że oczywiście jeszcze te watachy na opozycji może do czołga dorżnie, ale no PiS-u nie zrani, czy szeroko rozumianej prawicy. No to też się zgadzam z wami, że Grzegorz zaczyna Schetyna grać bardziej na kolejne wybory parlamentarne, a nie te najbliższe. Tylko czy on ma czas? Ostatnie pytanie musimy zaraz... Ma czasu coraz mniej, mam wrażenie. I tak naprawdę, no rzeczywiście, to co powiedziałeś, wyciął
liderów innych partii opozycyjnych, ale tak no, musi powiedzieć, co dalej. To znaczy, brakuje tam takiego zaangażowania i ideowego, ale też takiego też administracyjnego, technicznego, takiego zaangażowania pójścia w Polskę i dotarcia do wyborców gdzieś tam w Lęborku albo innym Świdniku, przy całym szacunku do mieszkańców tych pięknych miejscowości. Grzegorz Schetyna dzisiaj jest naprawdę na ostatniej takiej prostej, żeby powiedzieć Polakom, że coś jest więcej niż tylko antypis, coś więcej niż tylko próba odsunięcia Jarosława Kaczyńskiego od władzy. I jeszcze jedna rzecz. Elektorat jest teraz znacznie bardziej świadomy, bo jednak 4 lata sprawowania władzy przez PiS, bardzo konsekwentne spełnianie obietnic wyborczych i pokazywanie, że może być lepiej, że sytuacja może się poprawiać i nasze jednak, mimo tych ataków międzynarodowych, imię na arenie międzyzagranicznej może rosnąć, nasza rola i nasza pozycja, to pokazuje, że elektorat będzie miał wyższe wymagania, którym Grzegorz Schetyna wydaje się jednak sprostać nie będzie potrafił. Drodzy Państwo, no pewnie byśmy gadali jeszcze dłużej. Okazało się, że pół godziny już gadamy i bardzo dobrze nam się rozmawiało. Bardzo dziękuję. Nie wiem, jak słuchało się widzą. Marzena, ale wiesz, że dziennikarze właściwie nie potrzebują większego. Na kolegium nie potrzebują. Oczywiście wszystkich naszych widzów serdecznie zapraszamy już za tydzień do kolejnego programu. Moim i Państwa gościem byli Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dziękuję. Marcin Fiołek, portal w polityce.pl, tygodnik sieci. Drodzy Państwo, ja się już z Państwem dzisiaj żegnam, ale nie żegnamy się z telewizją w polsce.pl, którą, przypominam, można jeszcze również oglądać na cyfrowym Polsacie kanał 196, ale wielcy goście przed nami. Marcin będzie rozmawiał dzisiaj jeszcze z Pawłem Muchą. Będzie naszym gościem Edyty Hołdyjskiej redaktor Piotr Skwieciński, będzie Łukasz Szumowski i będzie, a to ciekawostka, Marcinie, Marcin Mastalerek. Dawno niewidziany. Dawno niewidziany, to 12:28. Ja się już z Państwem, tak jak wspomniałem, żegnam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień.